Kiedyś miałem przyjemność śpiewać z zespołem Koledzy Orkiestra od was, nie? To gdzieś niedaleko od was. Bo też przez wielki, dłuższy czas gdzieś tam współpracowałem z muzykami z Milówki. No i kiedyś była taka sytuacja, że zaśpiewaliśmy wspólnie. I oni mają taką piękną pastorałkę, którą myślę, że zna teraz już cała Polska, dzięki nim Gorę Gwiazdę Jezusowi. To jest chyba tutaj od was nawet, nie? Tak mi się wydaje. Więc tym bardziej zaśpiewacie ze mną. Raduj się, bo raduj się z ziemi.
się nazywa Wymuszony Bis? Ale bardzo, bardzo dziękuję, bo przepiękna książka. W ogóle bardzo mi się podoba tutaj. Chyba to nie będę ostatni raz, jak mi się coś wydaje. Bo naprawdę taki klimat bieszczadzki. Ja co prawda od 8 lat jestem w Krakowie, tam mieszkam, ale tutaj jest tak bliziutko i mogę sobie Bieszczady trochę tutaj poczuć. Bardzo wam dziękuję. No oczywiście, no, jak już tak wywołaliście do tablicy, to zaśpiewam piosenkę Ajdę. No faktycznie, piosenka jest właśnie o tym, o czym tutaj wspomniał nasz prowadzący. Piękna serbska piosenka, właśnie o tęsknocie, do tańca, do śpiewu. Czasami chyba nam się tego za tym tęskni. Szczególnie ja powiem szczerze, kiedy dowiedzieliśmy się wszyscy o tym, że nadchodzi pandemia i to wszystko ma się zamykać i tak dalej, to poczułem taką tęsknotę do tego śpiewu, do tańca, do publiczności. Wiecie, ja w ciągu roku śpiewałem 70 koncertów między innymi, nie tylko koncertów, i nagle to się gdzieś tam zamyka. Wszyscy mamy właśnie tę trudność z tym i była okazja, że byłem w tym, dziękuję, już śpiewam.